Witajcie, moje kochane kociaki. Tutaj wasz Najamek. Witam was bardzo serdecznie. Bardzo miło mi was tutaj dzisiaj widzieć. Niestety to, o czym chcę dzisiaj z wami porozmawiać, jest troszkę mniej miłe. Ostatnio pewna część społeczności Blockstar Planet bardzo mocno przesadza, ale tym razem dla odmiany nie są to jej moderatorzy, ani twórcy, ani nikt, kto tutaj jakby tą grę tworzy, a są nią gracze. W jakiś niewyjaśniony sposób, o tutaj, w topce światów, czego wam nie pokażę, pojawiło się całe mnóstwo zboczonych światów i w ogóle nie wygląda na to, że jakby miało być ich mniej. No słuchajcie, kto to widział? Wiedziemy tutaj zaiste, sielski i zacny żywot. A tu tacy obłudnicy wszystko rujnują. Naprawdę jest to po prostu straszne. Dlaczego w takiej fajnej, kolorowej grze dla dzieci się dzieją takie obrzydliwe rzeczy? No po prostu to tutaj nie powinno mieć miejsca. To nie jest gra, która jest, no, do tego. Najgorsze jest to, że to jest strasznie niefajna sytuacja, ponieważ tak naprawdę... Po prostu, no, co tutaj zrobić? Twórcy jakoś nie do końca mają jakby coś do zrobienia i tak naprawdę to zależy tylko od graczy. Znaczy, kiedyś mi ktoś tam mówił, że na przykład gdyby się dało jakby możliwość robienia światów od chyba tam któregoś levela, to myślę, że to mogłoby to jakoś rozwiązać problem, ponieważ konta, które tworzą te paskudztwa, po prostu są zazwyczaj z bardzo małym levelem, tak? Może by to jakoś rozwiązało ten problem. No, ale po prostu to jest straszne, naprawdę. Ta gra nie jest od tego. Dlaczego to się tutaj dzieje? Niech ktoś mi wyjaśni, dlaczego jeszcze dzieją się takie rzeczy. Mamy XXI wiek, wysyłamy rakiety w kosmos, medycyna idzie do przodu, a tu nadal, w grze dla dzieci, której tak słabo żyje, nadal są osoby, które tworzą światy niekonwencjonalne. Tak naprawdę trudno jakoś jednogłośnie rozwiązać ten problem, no bo jakby twórcy tutaj niewiele mają do zrobienia, ale za to wy możecie się przyczynić do tego rozwiązania, ponieważ wystarczy, że będziecie blokować i zgłaszać konta, które robią takie rzeczy, no... Takie treści są po prostu szkodliwe i Blockstar Planet nie jest środowiskiem, w którym dzieci powinny się zapoznawać z takimi rzeczami. No, w każdym razie rozwiązanie leży w naszych rękach. Powinniśmy potępiać takie zachowanie, zgłaszać wszystkie takie światy oraz konta, a z pewnością razem sobie jakoś damy radę. Tymczasem bardzo wam dziękuję, że tutaj dzisiaj ze mną byliście, moje kochane kociaczki. Było mi z wami bardzo miło i mam nadzieję, że razem po prostu rozwiążemy ten problem. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję, a my widzimy się już niedługo. Pa, pa, kochane kociaczki!